Kobiety są dużo bardziej narażone na niskie emerytury niż mężczyźni i jest szereg powodów, dlaczego właśnie tak się dzieje. Dzisiaj człowiek jest właśnie młody, zdrowy, może sobie pozwolić na wszystko, ze wszystkim sobie poradzi, ponieważ pracuje, ale przyjdzie ten dzień, kiedy będzie musiał przejść na emeryturę. Czy to będzie emerytura wymarzona, ta, którą sobie zaplanował, czy to będzie emerytura wymuszona, na przykład złym stanem zdrowia. Kobiety są dużo bardziej narażone na niskie emerytury niż mężczyźni i jest szereg powodów, dlaczego właśnie tak się dzieje. Z jednej strony wiek emerytalny kobiet to 60 lat, mężczyzn 65, więc siłą rzeczy mężczyźni pracują dłużej, więc te emerytury mają wyższe. Jednocześnie kobiety żyją na emeryturze dłużej, bo do 80, tak jak średnia jest ich długość życia, czyli 20 lat, mężczyźni od 65 do 72 lat, czyli 7. Różnica w tym czasie pobierania emerytury jest trzykrotnie wyższa w przypadku kobiet. Kobiety również dużo później trafiają na rynek pracy, bo statystycznie rzecz biorąc są po prostu lepiej wykształcone. Dłużej się uczą niż mężczyźni, którzy wchodzą na rynek wcześniej. I tak samo, gdy wychowują dzieci, to one zostają w domu. Jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko. Bywa, że kobieta na 6 lat wypada z rynku pracy, co również znacząco utrudnia jej oszczędzenie na emeryturę. Badania mówią o tym, że 18% Polaków jednak liczy na ZUS, jeżeli chodzi i o ich zabezpieczenie emerytalne. To jest tak, że oczywiście ZUS coś wypłaci. W Polsce istnieje system zdefiniowanej składki, a nie system zdefiniowanego świadczenia, co oznacza, że wiemy, ile płacić, ale nie wiemy, ile otrzymamy. Mówimy też, że otrzymamy to kiedyś, ponieważ wiek emerytalny jest wynikiem decyzji politycznej. W ciągu ostatnich 10 lat zmieniał się już kilka razy i to i w górę, i w dół, co trochę przeczy temu pojęciu, tym słowom, które powinny towarzyszyć emeryturze, czyli spokój, gwarancja, bezpieczeństwo i pewność. Mamy trzy problemy, które są związane właśnie z tymi państwowymi emeryturami. Pierwszy problem jest taki, że płatnicy, czyli my wszyscy pracujący, którzy płacimy składki, one nie trafiają na nasze konta. To nie jest tak, że te rejestry, które widzimy, one są wypełnione pieniędzmi, tylko te pieniądze trafiają od razu bezpośrednio do biorców, do dzisiejszych emerytów. I uwaga, tych pieniędzy nie wystarcza. Drugi problem, jaki jest, to jest demografia. W Polsce mamy dzietność przeciętnie 1,4. To oznacza, że 100 kobiet dzisiaj urodzi 140 dzieci. Z tych 140 dzieci 70 statystycznie to będą dziewczynki. Następnie te 70 kobiet urodzi 98 dzieci, bo nadal mamy dzietność 1,4, z czego 49 to będą dziewczynki i dwa pokolenia powodują, że mamy połowę osób ze 100 na 49. Te osoby, które wchodzą na rynek, to są te, które będą płacić na dzisiejszych emerytów. I to się wiąże jeszcze z trzecim problemem. Ponieważ w tej chwili na emeryturze albo już jest, albo za chwilę będzie pokolenie boomu powojennego. Mówimy tutaj o osobach urodzonych w latach 1946-1964, czyli to jest największe obciążenie polskiego systemu emerytalnego, jakie było w historii. Każdy rodzaj inwestycji, każdy rodzaj zabezpieczenia emerytalnego ma swoje plusy i minusy. Dlatego niezmiernie ważnym tematem jest, aby dywersyfikować i nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka.